proszę Państwa, dzisiaj prawdopodobnie środa. No, niech to będzie tak, że to jest dzisiaj. Przy Pałacu Staszica, bo jadę też i tam byłam, przy Pałacu Staszica, wiec. Jedna babka gada, gada przez megafon, a druga gdzieś tam za kościołem katolickim mówi, a, że jej się chce gadać. Czyli, skoro tak ludzie komentują i nie lubią tych, których słychać przez megafon przy Placu Staszica, Uniwersytet Warszawski, pomnik Kopernika, no to przecież wiadomo, że Polska, no to to świadczy o tym, że system moherowy tu w Warszawie jest podzielony, podzielony i dlatego się nie ostoi. Teraz przyszedł czas na czytania. Będą to dwa czytania. Pierwsze z listu pierwszego do Koryntian, świętego Pawła, drugie z drugiego listu do Koryntian. Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. I teraz
teraz chwila ciszy, przewidziana specjalnie tutaj w liturgii dzisiejszych inszporów, by Słowo Boże jakoś chciało wejść do naszego życia i w nim pozostać, zakorzenić się. O to często, właściwie przy każdej okazji, prosi Ojciec Święty o chwilę ciszy. Drugie czytanie z drugiego listu do Koryntian, bracia. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Siamo ambasciatori per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Incontro con Gesù sulla strada verso Damasco trasforma radicalnie. Na drodze do Damaszku radykalnie przemieniło życie świętego Pawła. Od tej pory dla niego sens życia polega już na zawierzaniu swoim siłom. Nie polega już na zawierzaniu swoim siłom, by skrupulatnie przestrzegać prawa, ale na przylgnięciu całym sobą do bezinteresownej, niezasłużonej miłości Boga do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W ten sposób doznaje on wtargnięcia nowego życia, życia według Ducha, w którym ze względu na moc zmartwychwstałego Pana doświadcza przebaczenia, zaufania i pociechy. A Paweł nie może tej nowości zachować dla siebie i jest pobudzony przez łaskę, aby głosić dobrą nowinę o miłości i pojednaniu, które Bóg ofiaruje ludzkości w pełni w Chrystusie. Dla apostoła narodów pojednanie człowieka z Bogiem, którego stał się posłannikiem, jest darem, który pochodzi od Chrystusa. Widać to jasno w tekście drugiego listu do Koryntian, z którego zaczerpnięto w tym roku temat modlitw o jedność chrześcijan.
Miłość Chrystusa przynagla nas do pojednania. Miłość Chrystusa. Nie chodzi o naszą miłość do Chrystusa, ale o miłość, jaką Chrystus ma dla nas. Podobnie pojednanie, do którego dążymy, nie jest jedynie naszą inicjatywą. Jest to przede wszystkim pojednanie, jakie Bóg nam daje w Chrystusie. Jest to nie tylko ludzki wysiłek wierzących, starających się przezwyciężyć istniejące podziały między ludźmi. Ile bezinteresowny dar Boga. Na skutek tego daru osoba otrzymująca przebaczenie i miłowana jest powołana z kolei, by głosić Ewangelię pojednania w słowie i czynie, by żyć i dawać świadectwo życia pojednanego. Z tego punktu widzenia możemy dziś zadać sobie pytanie, w jaki sposób głosić Ewangelię pojednania po wiekach podziałów. W znalezieniu drogi pomaga nam ten sam Paweł. Podkreśla on, że pojednanie w Chrystusie nie może obyć się bez ofiary. Jezus oddał swoje życie, umierając za wszystkich. Podobnie posłannicy pojednania są powołani, aby w Jego imię dawać swoje życie, by już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jak nauczał Jezus, tylko wtedy, gdy tracimy nasze życie ze względu na Jego miłość, naprawdę je zyskujemy. Jest to rewolucja, którą żył Paweł, ale jest to odwieczna chrześcijańska rewolucja, byśmy już nie żyli dla siebie, dla naszych interesów i tego, jak będziemy postrzegani, ale na obraz Chrystusa, dla Niego i zgodnie z Nim, z Jego miłością i w Jego miłości. Dla Kościoła, dla każdego wyznania chrześcijańskiego jest to zachęta, aby nie opierać się na programach, na obliczeniach i korzyściach, nie polegać na możliwościach i modach danej chwili, ale poszukiwać drogi, zawsze spoglądając na krzyż Pana. Tam jest nasz program życia. Jest to także zachęta do wyjścia z wszelkiej izolacji, do przezwyciężania pokusy autoreferencyjności, która uniemożliwia pojęcie tego, co Duch Święty dokonuje poza naszymi czyszczeniami. Autentyczne pojednanie między chrześcijanami może dokonać się, kiedy będziemy umieli wzajemnie rozpoznać swoje dary i będziemy zdolni, pokornie i pojętnie uczyć się jedni od drugich. Uczyć się jedni od drugich, nie czekając, aby inni najpierw nauczyli się od nas. Jeżeli żyjemy tym umieraniem dla siebie, by żyć dla Jezusa, to nasz stary sposób życia jest odesłany do przeszłości. Jak to się stało w przypadku Pawła, wkraczamy w nową formę istnienia i komunii. My razem z Pawłem możemy powiedzieć to, co dawne minęło. Spojrzenie wstecz jest pomocne i bardzo potrzebne, by oczyścić pamięć. Ale skupienie się na przeszłości, zatrzymując się na przypominaniu
doznanych krzywd i faktów, osądzając je jedynie według kryteriów ludzkich, może sparaliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszości. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy czerpali siłę z pamięci, pamiętali o dobru otrzymanym od Pana, ale wzywa nas także do pozostawienia za sobą przeszłości, aby iść za Jezusem w dniu dzisiejszym i żyć nowym życiem w Nim. Pozwólmy temu, który wszystko czyni nowe, aby nas otworzył na nową przyszłość, otwartą na nadzieję, która nie zawodzi. Przyszłość, w której będzie można przezwyciężyć podziały, a wierzący odnowieni w miłości będą w pełni i widzialnie zjednoczeni. Idąc drogą jedności, w tym roku szczególnie wspominamy 500 lat reformacji protestanckiej. Fakt, że dzisiaj katolicy i luteranie mogą wspólnie upamiętniać wydarzenie, które podzieliło chrześcijan, a czynią to z nadzieją, szczególnie akcentując Jezusa i Jego dzieło pojednania. Jest to znaczącym osiągnięciem zyskanym dzięki Bogu i modlitwie. Poprzez 50 lat wzajemnego poznania i dialogu ekumenicznego. Modląc się do Boga o dar pojednania z Nim i ze sobą nawzajem, kieruję moje szczególne pozdrowienia do Jego Eminencji Metropolity Gennadiosa, przedstawiciela Patriarchatu Ekumenicznego, Jego Ekscelencji Dawida Moksona, osobistego przedstawiciela arcybiskupa Canterbury w Rzymie, i do wszystkich zgromadzonych tutaj przedstawicieli różnych kościołów i wspólnot kościelnych. Cieszę się szczególnie z możliwości powitania członków Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem Katolickim a wschodnimi kościołami prawosławnymi, którym życzę owocnej pracy podczas sesji plenarnej, która ma miejsce w tych dniach. Pozdrawiam również studentów Ekumenicznego Instytutu Bossei, odwiedzających Rzym, aby pogłębić swoją znajomość Kościoła katolickiego, a także młodzież prawosławną i ortodoksyjnych kościołów wschodnich, studiujących w Rzymie dzięki stypendium Komitetu Współpracy Kulturalnej z kościołami prawosławnymi, działającymi przy Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan. Przełożonym i wszystkim pracownikom tej dykasterii wyrażam szacunek i wdzięczność. Drodzy bracia i siostry, nasza modlitwa o jedność chrześcijan włącza się w modlitwę Jezusa skierowaną do Ojca przed męką, aby wszyscy stanowili jedno. Niestrudzenie prośmy Boga o ten dar. Prośmy cierpliwie i ufnie, oczekując, iż Ojciec udzieli wszystkim wierzącym dobra pełnej i widzialnej komunii. Idźmy naprzód na naszej drodze pojednania i dialogu, wspierani heroicznymi świadectwami wielu braci i sióstr zjednoczonych wczoraj i dziś w cierpieniu dla imienia Jezusa.
Korzystajmy z każdej okazji, jaką daje nam opatrzność, aby razem modlić się, aby razem głosić Ewangelię, aby razem miłować, służyć, zwłaszcza najuboższym i zapomnianym. Słowa homilii usłyszeliśmy Ojca Świętego Franciszka, teraz jak zawsze prośba. Słowa homilii w kraju papieża. Ciszę też taką duchową, żeby te słowa trafiły. W kraju papieża, Państwo zobaczą, moherowi gorsi, moherowi lepsi. Moherowi lepsi, moherowi gorsi. W kraju podzielonym. Sponsorium krótkie. Choroba. Będę Cię wielbił, Panie, z całego mego serca. Będę Cię wielbił, Panie, z całego mego serca. Wśród narodów będę sobie Twoje imię z całego serca mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Będę Cię wielbił, Panie, z całego serca mojego. Do pieśni Maryi. Święty Pawle Apostole, głosicielu prawdy i nauczycielu narodów, wstawiaj się za nami u Boga, który Ciebie wybrał. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Choroba. Gołębie latają pod sufitem. Wiatr wieje w kościołach. Zimno mają. I nas zarażają na ulicy, w autobusie, w tramwaju. Musimy kaszleć. No. No i co tam, Wojtek? O, to tam nic nie będzie. No. I co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? U Hibaka nic nie ma?
Aha. I to wszystko. No nie wiem, tam był chyba dawno już ten wernisaż, tydzień temu, czy to kiedy to było. A w tym narodowym kiedy będzie, kochany? Nie wiem. W narodowym jest dzisiaj? O 7? No nic nie mówisz. Słuchaj, Teatr Wielki był tydzień temu. Jak będzie w Teatrze Narodowym, to sam zobaczysz. No. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja tam się nie, teraz nie wybieram, bo mnie to nie interesuje. Sul fondamento degli apostoli per formare l'esempio vivo di Dio preghiamo con fede. Jesu Christus si warule gwibit gebs, ad jeva vid hovot imutach moebevistvis, rats chuen, Christian tashoris arsebobs. Gankur nesheni chrilobani da ganchet kilebani. Należymy do kościoła, który jest budową opartą na fundamencie apostołów. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, za Jego lud święty, wołajmy. Panie, cały czas dążymy do tego, żeby ten procent się podnosił. Także mówimy tak, że no po tych 27 latach okresu transformacji, że jesteśmy na tyle dojrzałym krajem, żeby co do zasady oczywiście zmniejszać tę liczbę i zamykać ten proces. Choć oczywiście nie jest tak, że mówimy, że absolutnie nie. W takich sytuacjach, które rzeczywiście, jak pan redaktor nie zauważył, rzeczywiście kiedy absolutnie nie będzie szansy dla takiego dziecka w kraju. Panie ministrze, a czy to znaczy, że do tej pory zagraniczni rodzice byli bardziej preferowani przy adopcjach i te dzieci, gdyby nie wyjechały do nowych domów za granicę, to znalazłyby rodziny w Polsce? Ja nie chcę tego oceniać w ten sposób, to znaczy, czy tak by było, czy nie. Natomiast na pewno możemy powiedzieć jedno, że mogło zdarzyć się tak, że no te dzieci rzeczywiście, jeżeli patrzymy na przykład na statystykę tych niepełnosprawności albo patrzymy na statystyki tego, w jakim wieku są te dzieci, że one mogłyby znaleźć rodziców adopcyjnych w kraju. A
Co z tymi sprawami adopcyjnymi, które dotyczą wyjazdów zagranicznych, które się toczą? Czy one zostaną zablokowane, czy rozpoczną się na nowo, czy będą się toczyć swoją drogą? Te, które się toczą, gdzie dochodzisz, czy doszło już do tak zwanego matchingu, czyli sytuacji, kiedy już są one niejako połączone, ci potencjalni rodzice adopcyjni z dziećmi, takich mamy spraw w tej chwili około 120, dotyczą około 220 dzieci. Te sprawy zostaną dokończone. Natomiast będziemy dążyć do tego, żeby, czy będziemy współpracując oczywiście ze środkami adopcyjnymi, dążyć do tego, żeby już nowe dzieci nie były do tych adopcji zagranicznych kwalifikowane. A czy w takim razie ministerstwo przewiduje jakieś ułatwienia dla rodzin, które zdecydują się na przykład na tak zwane trudne adopcje? No bo teraz część tych ciężko chorych dzieci lub sprawiających duże problemy wychowawcze znajduje właśnie swoje domy za granicą. Znaczy w pierwszym kwartale chcemy dokonać przeglądu całej ustawy, która reguluje te sprawy właśnie związane z pieczą zastępczą. Już w tej chwili od stycznia uruchomiliśmy dodatkowe pieniądze na pracę asystentów rodziny. To jest też bardzo ważny element tego systemu, czyli żeby albo nie dochodziło do tych traumatycznych sytuacji, kiedy dziecko jest odbierane z rodziny biologicznej, albo jeżeli już do tego dojdzie, to żeby pracować z rodzinami, bo to właśnie temu dedykowani są asystenci rodzinni, w taki sposób, żeby te dzieci miały gdzie wrócić. Więc wzmacniamy tutaj ten element systemu i to jest dodatkowe 70 milionów złotych, które będziemy przeznaczać na zatrudnienie asystentów. Tak chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby oni byli gdzie w każdej gminie i żeby pracowali intensywniej z rodzicami. No i myślimy oczywiście o takich zmianach, które będą powodować, że będziemy zmierzać w kierunku tej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, że będziemy zmierzać w kierunku rozwoju tych rodzinnych form pieczy zastępczej, po to właśnie, aby rzeczywiście te różnego rodzaju zagrożenia związane z odbieraniem dzieci z rodzin, czy no już później, jeżeli się tak musi zdarzyć, bo tak się czasami zdarza, aby te dzieci były odpowiednio zabezpieczone. Obecnie uprawnienia do przeprowadzenia procedury adopcji zagranicznej mają dwa ośrodki, inne placówki, które do tej pory się tym zajmowały, już tego nie robią. Panie ministrze, czy to jest model docelowy, to znaczy dwa ośrodki teraz będą się zajmowały tą kwestią, czy być może tutaj państwo planujecie inne rozwiązanie? Porządkując tę dyskusję, do ubiegłego tygodnia zajmowały się trzy ośrodki adopcyjne pośrednictwem tych adopcji zagranicznych. Ponieważ powiedzieliśmy, że chcielibyśmy zmniejszyć liczbę dzieci, które są wysyłane za granicę, to właściwie potrzebujemy tylko jednego ośrodka i ten jeden ośrodek został przez nas wskazany. Drugi ośrodek, który jest tymczasowo, bo pan redaktor słusznie zauważa, że to są w tej chwili dwa ośrodki, tak jest w obwieszczeniu, ma zająć się nam tylko i wyłącznie 8 bardzo dedykowanymi przypadkami adopcji zagranicznej, w których to agencja amerykańska, która sprawdzała rodziców tam na miejscu, bo tak to się odbywa, no kompletnie zawaliła swoją pracę i straciła akredytację zarówno u nas, my odebraliśmy tę akredytację, jak i straciła tę akredytację w Stanach. I ten ośrodek adopcyjny z Sosnowca, który jest wybrany przez nas do dokończenia tych 8 przypadków, on ma zająć się tylko i wyłącznie tymi 8. Świadomy jest to wybór, żeby nie był to żaden z tych 3, które działają na Mazowszu, czy mają swoją siedzibę na Mazowszu, no żeby no niejako tutaj ktoś z zewnątrz ocenił, na ile ten proces, który był prowadzony, on jest prowadzony dobrze. Po tym czasie tylko i wyłącznie jeden ośrodek adopcyjny będzie w Polsce upoważniony przez nas, 3-1, choć drugi, ten na Mazowszu, to już dość skomplikowany, ja wiem, że słuchacz może za tym nie podążać, ale to trzeba też powiedzieć, ten drugi, który jest przy marszałku województwa mazowieckiego, zajmuje się dla nas, to jest z innego obwieszczenia, zajmuje się dla nas prowadzeniem takiej centralnej bazy, on kwalifikuje te dzieci właśnie do
adopcji zagranicznych. No i też tutaj dodajmy, że ostateczną decyzję w sprawie adopcji zagranicznych tak czy inaczej podejmuje ministerstwo. No, ostateczną decyzję i właściwie proces ten kontroluje bardzo, proces ten kontroluje przede wszystkim sąd, tak? Bo to trzeba pamiętać, że to nie my podejmujemy decyzję o tym, że dziecko jest kierowane do adopcji zagranicznej, tylko taką decyzję formalną, decyzję po przeprowadzeniu odpowiednich analiz podejmuje sąd rodzinny. Także to trzeba pamiętać o tym, że jak w sytuacji, kiedy do nas, jako do organu centralnego tego rodzaju przypadki trafiają, to my mamy, czy do tej pory, no niejako mieliśmy bardziej możliwość oceny tego od strony takiej bardziej formalnej, a nie od strony tej takiej emocjonalnej, od strony badania dokładnego czy rozmów z tymi osobami, które do takich adopcji są dedykowane czy z dziećmi. My to po prostu jako organ centralny badaliśmy od strony formalnej, także to tutaj w ten sposób wygląda. No i rzeczywiście często bywało, że okazywało się, że jednak taka formalna kontrola tego procesu, tylko i wyłącznie formalna kontrola tego procesu, no mogła nie być wystarczająca, stąd też chcielibyśmy tutaj bardziej nad tym procesem czuwać, no chociażby właśnie ten przypadek tych 8, o których mówię, gdzie agencja, która działała za granicą i to ona tak naprawdę za granicą sprawdza nam tych rodziców w sytuacji, kiedy ona zupełnie źle to zrobiła, bo mamy po prostu taki traumatyczny czy dramatyczny, bulwersujący przypadek, gdzie widzimy, że bardzo źle to zrobiła, no to my tutaj małe mamy, właściwie zerowe mamy możliwości tego, żeby zweryfikować pracę tej agencji. Stąd wydaje się, że tutaj decyzja o tym, żeby zmniejszyć tę liczbę, także chociażby z tego powodu, już nie tylko i wyłącznie, o których mówiłem wcześniej, ale też z tego powodu, że ten proces nie jest do końca kontrolowany, no wydaje się zasadny. Natomiast, tak jak pan wspomniał, chcecie państwo ograniczyć, ale nie zamknąć drogę do adopcji zagranicznych, no bo zdarzają się takie sytuacje, że to jest jedyne rozwiązanie dla dziecka. Tak, to znaczy to nie jest tak, że my mówimy stop, koniec i żadne dziecko z Polski już nie wyjedzie. Oczywiście, jeżeli są takie sytuacje, które bardzo są przekonujące, że to jest jedyna szansa na to, żeby takie dziecko znalazło swoich rodziców czy dom, no to oczywiście tutaj nie zamykamy się. Natomiast co do zasady mówimy tak, że chcielibyśmy robić wszystko i z determinacją dążyć do tego, aby tych adopcji zagranicznych było jak najmniej. Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. 25 minut po godzinie 18. My zmieniamy teraz temat. Sprofanowano cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem. Nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS Galicyn i UON UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od strony ukraińskiej wyjaśnień. Z Michałem Kacewiczem, dziennikarzem tygodnika Newsweek, który zajmuje się tematyką wschodnią, rozmawiał o tym Jakub Kukla. To już kolejne takie wydarzenie po profanacji cmentarza sprzed kilku dni, również na terenie Ukrainy. Czy możemy już mówić tutaj o charakterze seryjnych wydarzeń? No jeśli do tego dołączyć także profanację ukraińskich cmentarzy i ukraińskich pomników na terenie Polski, to w zasadzie tak. I widać, że jest to już pewnego rodzaju akcja, która no pewnie jest taką prowokacją, która ma rozgrzewać polsko-ukraińskie konflikty, problemy. Wiadomo, na korzyść jakich sił na Ukrainie wewnętrznych, prorosyjskich sił to działa i na korzyść Rosji generalnie. Także tak, jest to pewnego rodzaju zapewne prowokacja, która ma rozgrzewać właśnie tego typu emocje. Kto w pana odczuciu jest w kręgu podejrzanych? W moim odczuciu są to ludzie, którzy pracują na rzecz interesów moskiewskich na Ukrainie. Trudno powiedzieć,
powiedzieć, kto to może być. Wiadomo, że także w organizacjach nacjonalistycznych ukraińskich akurat Rosjanie mają dość poważne wpływy. Te organizacje wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie są wcale tak do końca antyrosyjskie. Znaczy w takiej warstwie retorycznej tak, natomiast często one służą interesom rosyjskim na Ukrainie. To może być jeden trop. Drugi trop to mogą być wprost aktywiści, ludzie, którzy są w jakiś sposób związani z siłami prorosyjskimi. No przecież dawna Partia Regionów i jej pogrobowcy, różnego rodzaju organizacje prorosyjskie nie zniknęły z Ukrainy. One się co jakiś czas uaktywniają, są aktywne w życiu politycznym Ukrainy. Mają swoich zwolenników. Także ci ludzie, którzy na Majdanie w czasie Rewolucji Godności, tak zwane tituszki, ci ludzie, którzy bili aktywistów rewolucji, też nie zniknęli. Także oni są dyspozycyjni i pewnie też biorą udział w tego typu prowokacjach. Jak powinna reagować strona polska na tego rodzaju wydarzenia, jak to spod Kijowa, czy to sprzed kilkunastu dni w Hucie Pieniackiej? No zdecydowanie powinniśmy oczekiwać, że będą prowadzone śledztwa w tych sprawach na Ukrainie, żeby je wyjaśnić, dlatego że to jest sprawa, która nie jest istotna tylko i wyłącznie dla nas, dlatego że zostały zbezczeszczone polskie cmentarze, polskie miejsca upamiętnienia, ale także z punktu widzenia zarówno relacji polsko-ukraińskich, tej przyjaźni naszej, a także z punktu widzenia interesów czysto ukraińskich, dlatego że chyba ukraińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że tego typu akcje działają właśnie na rzecz interesów Rosji i chodzi tutaj o skłócenie Ukrainy z Polską. Chodzi o pokazanie, udowodnienie tezy propagandowej narracji, tej rosyjskiej narracji, że na Ukrainie rządzą tak naprawdę faszyści, banderowcy i tak dalej i oni są agresywnie nastawieni nie tylko wobec Rosji, ale także wobec Zachodu a Polski w szczególności, więc w interesie Kijowa jest udowodnienie i znalezienie sprawców i pokazanie, z kim oni są tak naprawdę powiązani, aczkolwiek jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy to nastąpi. Michał Kacewicz, tygodnik Newsweek, dziennikarz zajmujący się tematyką wschodnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przypomnijmy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od strony ukraińskiej wyjaśnień w sprawie sprofanowania cmentarza w Bykowni pod Kijowem. Nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS Galicjen i OUN UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, a także na ukraińskiej części cmentarza. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w nocy. A z gościem rozmawiał Jakub Kukla. Informacje dnia w skrócie. Jest 18.30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Reforma edukacji i zmiany w szkolnictwie wyższym to tematy rozmów premier z ministrami odpowiadającymi za te sektory. Beata Szydło w ramach przeglądu ministerstw rozmawiała dziś z szefami resortów edukacji, szkolnictwa wyższego oraz sportu. Po spotkaniu premier mówiła, że wdrażanie reformy oświaty będzie najważniejszym zadaniem szefowej MEN Anny Zalewskiej na ten rok. Dobra reforma, potrzebna reforma, przyjazna dzieciom, przyjazna polskiej szkole, dbająca o to, ażeby nauczyciele mieli pracę i również wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy przede wszystkim chcą, ażeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci, aby była szkołą, w której one zdobywają dobre wykształcenie i również są pod dobrą opieką. Minister Anna Zalewska zapowiedziała zmiany w subwencji oświatowej oraz podwyżki dla nauczycieli. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział utworzenie Narodowej Agencji do Spraw Wymiany Akademickiej. Ma ona zapewnić instytucjonalne wsparcie dla studentów i naukowców, na przykład poprzez system stypendiów. Jej celem będzie również utworzenie atrakcyjnych warunków pracy naukowej dla osób spoza granic kraju. Premier od tygodnia dokonuje przeglądu resortów. Dwóch wiceministrów, Jarosław Pinkas i Piotr Warczyński, odchodzi z resortu zdrowia. Dziś premier przyjęła ich dymisję, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan Piotr Warczyński złożył pisemną rezygnację ze względów osobistych. Pan wiceminister Jarosław Pinkas będzie wykorzystany i oddelegowany do innych zadań, z uwagi na jego wielkie doświadczenie. Od 1 lutego będzie nowa osoba w resorcie zdrowia na funkcji wiceministra, Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wieloletnia dyrektor szpitala w Brzesku, była radna wojewódzka. Na razie nie jest przewidziane powołanie kolejnego wiceministra zdrowia.
Ilona Pieczyńska-Czerny z Komisji Nadzoru Finansowego to nowy świadek, którego chcą przesłuchać posłowie z Komisji do sprawy afery Amber Gold. Jak informuje przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman, urzędniczka KNF mogła się kontaktować z gdańską prokuraturą. Przegłosowaliśmy kolejnego świadka, to jest tą panią, której mówił przewodniczący, że być może ona była w prokuraturze w Gdańsku. To jest nowy wątek pojawiający się po raz pierwszy. Będziemy próbowali go w jakikolwiek sposób zweryfikować. Świadkowie będą i będzie potrzebnych ich jeszcze wielu do przesłuchania. Według przewodniczącej Komisji Śledczej stanie ona przed komisją 7 lub 8 lutego. Dziś na pytania posłów odpowiadali były członek KNF i wiceszef NBP Witold Koziński oraz były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza. 7 osób zatrzymanych rano w Brukseli podczas operacji antyterrorystycznej to członkowie jednej rodziny. Prokuratura federalna poinformowała, że to rezultat dochodzenia w sprawie dżihadystów powracających z Syrii do Belgii. Beata Płomecka. 7-osobowa rodzina była od pewnego czasu pod obserwacją policji i została zakwalifikowana jako zradykalizowana. Jeden z mężczyzn z tej rodziny był przez kilka lat w Syrii i walczył po stronie dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Rodzina mówiła niedawno, że zginął podczas walk, ale z informacji służb specjalnych wynika, że wrócił do Belgii i od tego czasu się ukrywa. Głównym celem porannych nalotów policji w kilku brukselskich dzielnicach było właśnie schwytanie dżihadysty, co jednak się nie udało. Zatrzymana została natomiast cała rodzina, która jest przesłuchiwana. Prokuratura podkreśliła, że akcja służb antyterrorystycznych nie miała związku z zamachami w Brukseli z marca ubiegłego roku, w których zginęły 32 osoby. Służby nie mają żadnych informacji o natychmiastowym zagrożeniu i planowanych zamachach w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Autopromocja. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jak wyeliminować korupcję z polskiego życia gospodarczego. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Polskie Radio 24, jest 18.35. Tym Nikolenski, zapraszam na gospodarcze podsumowanie dnia. Informacje gospodarcze. Grudzień był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy. Jak wynika z danych GUS, bezrobocie wyniosło 8,3%. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To najlepszy grudzień na rynku pracy od 1990 roku, podkreśla Andrzej Kubisiak z Work Service, komentując dzisiejsze dane. Dodaje, że niska stopa bezrobocia wynika ze zmniejszającej się podaży kandydatów do pracy i obecny rok będzie rokiem wzmożonej rywalizacji o pracowników. Prawie 60% osób, które są długotrwale wykluczone z rynku pracy, to powoduje, że to bezrobocie nie może już tak szybko spadać. Między innymi lepszemu przywracaniu długotrwale bezrobotnych na rynek zatrudnienia ma posłużyć reforma urzędów pracy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Tą dobrą sytuację chcemy wykorzystać do efektywniejszego wydawania wielu miliardów złotych na aktywizowanie osób bezrobotnych. Anna Częścik z Golden Line zwraca natomiast uwagę, że w tym roku poszukujący pracy będą mogli w ofertach wybierać i przebierać. Mówi się o takiej coraz większej presji płacowej. Pracodawcy będą starali się bardziej dbać o środowisko pracy po to, by przeciwdziałać odpływowi osób już zatrudnionych. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka domu inwestycyjnego Xelion i gościa Pulsu Gospodarki, w tym roku bezrobocie powinno w dalszym ciągu spadać. No, powinna spaść, dlatego że jeżeli, a ja zakładam, że tak będzie w tym roku, środki unijne wreszcie zaczną być używane, wykorzystywane, to podkręcić powinno wzrost gospodarczy, a jeżeli wzrost gospodarczy zostanie podkręcony, no to i rynek pracy, sytuacja powinna się poprawić, oczywiście przy założeniu, że z zewnątrz nas nic nie trafi, a tego niestety wykluczyć do końca nie można. To, co cieszy pracowników, może martwić przedsiębiorców, uważa Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
Tak, jeżeli oczywiście. Ta tendencja ogólna rozwoju gospodarczego na razie się utrzyma, to będzie coraz ciężej pracowników i będą coraz wyższe płace. A wyższe płace to wyższy popyt na rynku na produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorców, Marek zauważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista najlepszy korporacji kumpel. Ubezpieczeń kredytów eksportowych. Moim zdaniem przedsiębiorcom tym lepiej, mają lepszy zbyt, a przy poprawie na rynku pracy to w sposób naturalny mają więcej możliwości zbywania towarów i usług. Myślę, że jest to fajniejsze niż to, że jest pewien przejściowy problem ze znalezieniem pracowników. Z kolei wyższe płace i niskie bezrobocie to zapowiedź wzrostu inflacji, dodaje Piotr Kuczyński. Po prostu przedsiębiorcy będą musieli podnieść płace, czyli będzie wyższa inflacja. To zresztą profesor Hausner wczoraj mówił, że według niego w tym roku inflacja przekroczy 2% wzrost inflacji. Ja się z tym zgadzam, już też od dawna tak twierdziłem, więc będzie wzrost inflacji. Przypomnę, że w grudniu bezrobocie wyniosło 8,3%, rok wcześniej było to 9,7%. Polska będzie współpracowała z Niemcami w ramach walki z rajami podatkowymi. Przebywający na szczycie G20 w niemieckim Wiesbaden wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tym z niemieckim ministrem finansów. Polska i Niemcy będą wspólnie walczyć z nieuczciwością podatkową, m.in. w ramach Unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Chcemy zadziałać tam szybciej, żeby rzeczywiście doprowadzić do uspójnienia podejścia do tych różnych dużych międzynarodowych korporacji, które poprzez ceny transferowe zbyt bardzo lubią unikać płacenia podatków. Dla nas w Polsce jest to oczywiście jedno z podstawowych zadań, żeby przywrócić zdolność do pozyskiwania tylu podatków, ile należy się z punktu widzenia stawek. Mateusz Morawiecki dodał, że uszczelnieniu systemu podatkowego służy też rozpowszechnienie płatności internetowych i cyfryzacja systemu bankowego, o czym dyskutują uczestnicy konferencji w Wiesbaden. Cyfryzacja usług finansowych, cyfryzacja usług publicznych na styku między obywatelem a systemem finansowym pozwala unikać szarej strefy, unikać płacenia gotówką w różnych miejscach. W dużym stopniu upraszcza cały system rozliczeń. Szczyt G20 zorganizowano w ramach niemieckiego przewodnictwa w tej grupie, której członkami są najbardziej rozwinięte gospodarki świata i Unia Europejska. Nowoczesne elektryczne autobusy na ulicach polskich miast to cel nowego programu Bezemisyjny Transport Publiczny. Program ogłoszono dziś w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Program jest odpowiedzią na potrzebę życia w czystszym otoczeniu i przykładem tego, jak naukowcy i wynalazki mogą służyć zwykłym ludziom, mówi wiceminister Piotr Dardziński. Mamy dzisiaj problem z emisją spalin, mamy dzisiaj problem z zanieczyszczonymi miastami. Potrzebujemy innowacyjnych, nowych, niestandardowych rozwiązań. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wierzy, że e-busy zrewolucjonizują komunikację w miastach. Trzymamy kciuki za tych, którzy do tego projektu przystąpią i czekamy na efekty. Czekamy na autobus przyszłości, który będzie woził szczęśliwych mieszkańców dużych aglomeracji po bezpiecznych ulicach. Program jest zaproszeniem dla naukowców i producentów ekologicznych pojazdów, wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor Maciej Chorowski. Polskie autobusy elektryczne już w chwili obecnej zdobywają medale. Żeby mogły zdobyć rynek, trzeba im dać szansę. Projekt zakłada, że nowoczesne autobusy elektryczne wyjechałyby na ulice polskich miast za 2 lata. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za odrzuceniem w całości projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego. Projekt m.in. przyznaje prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom. Zdaniem Michała Piskorskiego ze Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet zagrażałoby to także już istniejącym aptekom. Na przykład umrze właściciel i tego przedsiębiorstwa nie będzie można przekazać swoim spadkobiercom, jeżeli nie będą farmaceutami. Tego przedsiębiorstwa nie będzie można w żaden sposób sprzedać, a jak nie będzie go można sprzedać, to jego wartość jest iluzoryczna. Propozycję popierało Ministerstwo Zdrowia i Samorząd Aptekarski. Przeciwny niektórym zapisom był wicepremier Mateusz Morawiecki. Od lipca będą nowe zasady segregacji śmieci. Odpady będą musiały trafiać co najmniej do 4 oddzielnych pojemników. Na szkło, papier, plastik i resztki kuchenne. Ministerstwo Środowiska argumentuje, że zmiany spowodowane są niskim poziomem odzyskiwania odpadów w Polsce. W 2020 roku musimy uzyskać 50% poziom recyklingu. Obecnie jest to 26%. Komisja Europejska przestrzega Stany Zjednoczone przed przywracaniem barier handlowych. Komisarz do spraw handlu skomentowała decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się z transpacyficznej umowy o wolnym handlu. Porozumienie zostało wynegocjowane przez poprzednią amerykańską administrację z 15 krajami Azji i Pacyfiku.
ci, którzy w XXI wieku myślą, że można budować potęgę przywracając granice i bariery handlowe, ograniczając ludziom swobodę podróżowania, są skazani na niepowodzenie, powiedziała unijna komisarz. Według niej świat bez wolnego handlu będzie katastrofą. Cecilia Malmström powiedziała też, że Europa, która stawia na zliberalizowaną gospodarkę, pamięta podziały XX wieku. Te mroczne czasy nie powinny powrócić, dodała. Cecilia Malmström przyznała też, że decyzja Donalda Trumpa dotycząca transpacyficznego porozumienia może oznaczać, że na jakiś czas zostaną zamrożone negocjacje w sprawie unijno-amerykańskiej umowy o wolnym handlu. Na razie Bruksela nie zamierza jednak rezygnować z rozmów i przygotowuje się do kolejnych rund negocjacyjnych, bo oficjalnie nowa amerykańska administracja nie poinformowała, że zamierza się z nich wycofać. Znane są jedynie krytyczne wypowiedzi Donalda Trumpa z kampanii wyborczej. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. W ubiegłym roku policja odnotowała blisko 2000 przestępstw polegających na skimmingu, czyli kopiowaniu danych z kart płatniczych. Rok wcześniej takich przypadków było niespełna około 200. Jak tłumaczy Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich, wzmożona aktywność przestępców to efekt tego, że Polacy coraz częściej korzystają z e-bankowości i kart płatniczych. Nie jest niczym dziwnym, jeśli posiadamy ponad 36 milionów kart i ponad 14 milionów kont bankowych z dostępem do internetu, że zwiększa się również aktywność świata przestępczego w tym obszarze. My musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że dzisiaj banków nie próbuje się okradać przy użyciu młotka, łomu, włamania fizycznego, tylko świat przestępczy próbuje dostać się do pieniędzy bankowych klientów przy użyciu komputerów i najnowocześniejszych urządzeń. Ale z drugiej strony chcę zapewnić, że pieniądze klientów są bezpieczne. Warto jednak zachować ostrożność, bo przestępcy próbują różnych metod, by dostać się do naszych kont, mówi młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji. Spotkaliśmy się nawet z przypadkiem, że został przez grupę przestępczą ustawiony cały bankomat, przypominający oryginał, gdzie skanowane były karty, a także nagrywana sekwencja kodu PIN. W ten sposób uzyskiwali praktycznie dostęp do wszystkich kart i do naszego konta przestępcy. Często zdarza się tak, że mimo iż wypłacamy pieniądze w bankomacie w Polsce, dzięki założonej nakładce ta karta jest skanowana, a pieniądze wypłacane są w tak odległych krajach jak Argentyna, jak Stany Zjednoczone. Zanim więc włożymy kartę do bankomatu i wypłacimy pieniądze, warto zwrócić uwagę m.in. na to, czy nie ma tam zamontowanej jakiejś dodatkowej nakładki. Rekordowe wzrosty cen akcji na Wall Street. Wskaźnik Dow Jones po raz pierwszy w historii przebił ją barierę 20 tysięcy punktów. Entuzjazm inwestorów wynika z przekonania, że pod rządami Donalda Trumpa amerykańska gospodarka przyspieszy. W początku sesji Dow Jones wzrósł o ponad 100 punktów, przekraczając barierę 20 tysięcy. W górę poszły także inne wskaźniki giełdowe, S&P 500 oraz Nasdaq. Od czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ceny akcji na nowojorskiej giełdzie wzrosły o 9%. Optymizm inwestorów wynika z przekonania, że Donald Trump będzie prowadzić probiznesową politykę gospodarczą, usuwając wiele rządowych regulacji i obniżając podatek dochodowy od osób prawnych. Wczoraj prezydent USA odblokował budowę dwóch rurociągów Keystone XL oraz Dakota. Proszę bardzo, jaki postęp USA, Anglia, Ameryce, Białystok.